zanim wejdziesz w medytację, wycisz umysł. Możesz medytować z otwartymi lub zamkniętymi oczami, korzystając z naszej wizualizacji symboli. W głębi siebie zapadamy się w cząsteczki wody. By znaleźć się wśród nich. Ujrzyj wewnętrzne światełko, które rozpocznie podróż w rozproszeniu się na kolejne partycje subatomowe. Głębiej i głębiej. Aż odczujesz przestrzenie kosmiczne rozświetlonych światełek siebie. Migoczące światełka w gromadzie energii formułują tunel przestrzenny. I spiralą energii przenikasz w głąb tych geometrii, docierając do tęczowego tunelu Dena, doświadczeń wszechrzeczy, gdzie świadomość kreuje siebie w ewolucji rozwoju całości. Łączy tu zrozumienie z doświadczaniem siebie. Tu harmonizacja poziomów serca i umysłu, wymiarów istnienia. Tu wyobraźnia wspiera i interpretuje obrazy z nauki życia. Spójrz, tam widok jeziora, wulkaniczne przestrzenie przyrody, wzgórza, wzniesienia, słońce, symbolika ziemi. A za horyzontem wznosi się miasto, czekające na ciebie. W oddali, na widok starożytnego miasta, z wysoka obserwujesz labirynt architektury tego miasta. Tam daleko z dystansu widoczne kłęby chmur wydobywających się z miejscowego wulkanu. Zachodzące na horyzoncie słońce. Penetrujesz wzrokiem okolice, otulonych ciepłym promieni, wulkanicznej energii, przenikające naturę. Z ciekawością przenosisz się bliżej wydarzeń, tych zjawisk przyrody. Unosząc się nad popiołem krajobrazu, przeobrażeń sił natury, żywiołów ziemskich.
zbliżasz się do czarnej kolumny, która z bliska przypomina obelisk kamienny. Czuć siarkę i widać popiół w koło. Wewnątrz obelisku żarzy się ogień. Lawa zastygła. Nic nie rośnie, sucho. Aż ciężko się oddycha. Jak dotykasz kolumny, to jest aż gorąca. Lawie wulkanicznej zastygłej. Nic nie ma, nic nie rośnie, sucho. Aż ciężko się oddycha. Jak dotykam kolumny, to ona jest też gorąca. Przez ciało tak jakby przechodził prąd. Taka energia, która jakby wypalała wszelkie blokady. I w tych miejscach rozpala się taki płomyk, który te blokady wypala. Bardzo też oczyszczające. A jak już wszystko wypali, gdzie dotykam kolumny, robi się zielona i ta zieleń przechodzi przez całą mnie takim chłodem. Wygląda jakby uzdrawiała ta energia z kolei, z takim opatrunkiem na te miejsce. Jak już całą mnie ogarnie zieleń, to od moich stóp zaczynają wyrastać w koło rośliny, trawa, kwiaty. Cała dolina się w tej chwili zazielenia. Czyli pokazane, że przez uzdrawianie nas samych uzdrawiamy też otoczenie. Odradzamy.
możesz pozostać jeszcze w tej wizji aż do pełnego zapisu energii. I wrócić tą samą drogą przez świetlisty tunel. Dziękujemy, że jesteś. Czarna kolumna ma głębsze ustawienia, ale taką wersję udostępnimy dla tych, którzy się zgłoszą, którzy będą gotowi na wyższych poziomach, tak zwanych schodzących. Ciekawa medytacja.